Wyjdzie. Rozpocznie się kolejny koncert na naszej wyjątkowej wadowickiej scenie, to zapraszam tutaj do nas, do tej otwartej kuchni, gdzie mamy
wyjątkowych kucharzy, mogę śmiało powiedzieć. A są to marszałek województwa małopolskiego, pan Marek Sowa. Gościnnie, co nas bardzo cieszy, minister sprawiedliwości Borys Budka. Dzień dobry, panie ministrze. I rzecz jasna, burmistrz Wadowic, pan Mateusz Klinowski. Panie burmistrzu, musi pan dołączyć tam do ekipy. To jest cudowne, właśnie, tak. Jeden pracuje, reszta patrzy. Spadło akurat dzisiaj na pana marszałka. Ale widzę, że bardzo profesjonalnie posuwa pan nożem po tej desce, co nas bardzo cieszy. Widać, że już nie jeden małopolski festiwal smaku jest za panem marszałkiem. A i lepsze? Panie ministrze, proszę nie żałować. Śmiało, śmiało. O, dobrze, nie, będzie pikantniejsze. Krótko mówiąc, pan minister dobrze popieprzył. No, nie mogę tego inaczej nazwać. Panie burmistrzu, no co panu zostało? Panu zostało tak, że... O, dobra. Będzie pan mieszał i będzie pan miał przyjemność nakładania. Już państwo tłumaczę, co to takiego. To jest wyjątkowej jakości cudowny chłodnik, który w ten chłodny dzień nas dzisiaj jeszcze dodatkowo ochłodzi. I to jest chłodnik wyjątkowy, a to ze względu na to, że będzie z dodatkiem kurczaka. Jeśli ktoś jeszcze nie miał przyjemności z takim daniem, to dzięki naszej władzy będzie miał tę przyjemność dzisiaj skosztować takiego dania. Absolutnie chłodnik nie może się odbyć bez koperku i bez zielonej pietruszki, czym zajmuje się pan marszałek. I za chwileczkę ta zieleninka trafi do naszego wielkiego gara. Panowie, mieliście kiedyś przyjemność z chłodnikiem, z kurczakiem, że tak zapytam, panie burmistrzu? Ja mam tylko z koprem dużo wspólnego. Rozumiem. I za chwilę to cudo będzie tutaj lądowało w naszych talerzach. Bo tak, wiem, że dbałeś o ten chłodnik na samym początku. Teraz już pan marszałek z panem ministrem i z panem burmistrzem to przejęli. Ale co trafiło na samym początku do tego chłodnika, proszę powiedz? W tym chodniku jest pomidor, ogórek, pietruszka, koperek. Koperek to za chwilę będzie, bo marszałek jeszcze kroi. Obsmażona pierś z kurczaka, sól, pieprz, śmietana, maślanka. Maślanka. Czyli jest na maślance. Nie na jogurcie, a na maślance. Tak. A pan redaktor jak się wyrobił? Panie marszałku, no nie pierwszy rok jestem już na małopolskim festiwalu smaku. Przyznam się szczerze, że rzeczywiście trochę podpatrywałem, co tam się dzieje z tym chłodnikiem. Liczymy na to, że wszyscy będą mogli skosztować. Jeśli nie, to nie wincie nas za to. Przygotujemy coś kolejnego. Będziemy mieli na pewno bardzo pyszne truskawki z jabłkami pod świetną kruszonką. Więc jeśli skończy się chłodnik, to natychmiast będziemy wyciągali te truskawki i każdy zostanie czymś poczęstowany. Dobrze, trafia ta zieleninka do gara. Zielonego nigdy za dużo. Kolejka, drodzy państwo, jeśli możemy sobie pomóc i ułatwić życie, to niech idzie od strony pana marszałka, przez pana ministra i pana burmistrza i wychodzimy dalej. Dobra? W taki sposób się umówimy, że to będzie kierunek kolejki, a to i nam, i państwu ułatwi zdecydowanie życie. Jest porządnie przyprawiona, panowie się tym zajęli, pan minister dopieprzał. Czy ktoś dosalał? Paszczak dosalał. No i to jest cudowny trójpodział władzy. Pan minister nalewa, a pan marszałek z panem burmistrzem wydają. Smacznego życzymy. Nie wiem, czy państwo znają hasło, na jakie odbieramy nasz chłodnik. Hasło jest bardzo proste do zapamiętania, a brzmi dziękuję. I podchodzimy, podajemy hasło dziękuję i możemy przechodzić dalej. Liczymy na to, że będzie państwu smakowało. Tak się walczy z kolejkami. Powtórzę za panem marszałkiem, tak się walczy z kolejkami. Szybko i sprawnie, jak się okazuje. Bez łyżeczki nie przejdzie. Oj, żebyście państwo wiedzieli, ile panowie siedzieli tutaj nad tym daniem. Ile oni serca w to wkładali. I teraz z uśmiechem mogą pewni siebie wydawać to danie. A próbowaliście panowie? Tak, jest sprawdzone danie. Okej. Okay. Żeby się nie okazało, że na przykład jest zbyt mało słone albo za bardzo pieprzne. Ale skoro nie, skoro mamy pewność, więc możemy śmiało wydawać. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy dobre z tych osób, które spróbowały? Niech krzyknie albo niech machnie ręką, że jest okej. Okay. Jest okej. Jest okej. Uff.
Możecie panowie odetchnąć z ulgą, smakuje. I to nie jest koniec tych rarytasów, którymi będziemy państwa częstować w trakcie Małopolskiego Festiwalu Smaku tutaj w Wadowicach. Bo oprócz tego chłodnika właśnie teraz do piekarnika trafiły te truskawki z jabłkami pod kruszonką. To także będzie wyjątkowo smakowało, bo wcześniej było zapieczone. Kolejek to Wadowice już chyba dawno nie widziały, ale warto, drodzy państwo, ustawić się w tej kolejce. Ona, jak się okazuje, bardzo szybko znika, no też dzięki sprawności i ministra sprawiedliwości, i pana marszałka, i pana burmistrza. W wyjątkowo szybkim tempie częstujemy was tym chłodnikiem i gwarantujemy, że jeśli chłodnik się skończy, to natychmiast będziemy częstować państwa kolejnymi daniami. Teraz jest ten moment, kiedy będziemy mogli i mieli przyjemność ogłosić wyniki 11. Małopolskiego Festiwalu Smaku, półfinał w Wadowicach. To, na co czekaliśmy absolutnie wszyscy i państwo, którzy głosowaliście, no i oczywiście nasi producenci. Mam wyjątkową przyjemność zaprosić na scenę wspaniałych gości. Marszałek województwa małopolskiego, pan Marek Sowa. Zapraszam serdecznie. Mateusz Klinowski, burmistrz Wadowic. I gość specjalny, który odwiedził Wadowice dzisiaj, pan minister sprawiedliwości Borys Budka. Jest z nami także pani Elżbieta Kantor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Oraz pan Sebastian Gruszczyński, przedstawiciel marketów Alba, partnera strategicznego Małopolskiego Festiwalu Smaku. Zapraszam także pana Piotra Hertiga, kierownika agendy Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce Zachodniej. Witamy państwa serdecznie na scenie. Pan ministra może pewnie wszystkich dziwić, więc ja zdradzę tą tajemnicę, jaki jest powód jego obecności u nas. Małopolski Smak to również, a może i przede wszystkim, impreza rodzinna. Obecność pana ministra jest związana z tym, że jego tata jest mieszkańcem Wadowic. Nie wszyscy pewno wiedzą, że Józef Budka to jest dyrektor szpitala powiatowego w Wadowicach. To jest właśnie tata naszego ministra. Bardzo się cieszę, panie ministrze, że to popołudnie niedzielne jest pan razem z nami. Dziękuję panu burmistrzowi za to, że jest z nami, że tutaj nas bardzo mocno wsparczy całej organizacji. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim wystawcom, którzy co roku są z nami, prezentują swoją ofertę produktów tutaj z tych terenów, z Małopolski południowo-zachodniej. Zawsze są z nami po to, aby rywalizować i szukać tego najlepszego smaku. Rozstrzygnięcie już będzie w trakcie finału końcem sierpnia na placu Wolnica w Krakowie. My też, ja również, bo muszę państwu powiedzieć, że tak jak państwo, nie znam absolutnie żadnych wyników dzisiejszego półfinału. Czekam na ten werdykt, który smak w Wadowicach okazał się najlepszy. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie burmistrzu, szanowni państwo. Zawsze to olbrzymia przyjemność być w Wadowicach. Ja tutaj bywam wyjątkowo często od kilkudziesięciu lat, dlatego że rodzinnie jestem związany z Wadowicami. Dlatego każda taka impreza cieszy, bo Wadowiczanie potrafią się bawić, Wadowiczanie potrafią organizować najlepsze imprezy. No i tutaj jest dzisiaj wyjątkowo smacznie, pogoda to rzecz wtórna, natomiast gratuluję kolejnej udanej imprezy, gratuluję panu burmistrzowi, cieszę się, że wspólnie z panem marszałkiem kolejną imprezę organizują wespół tak fantastycznie. Państwu życzę doznań kulinarnych i oczywiście życzę dzisiejszym półfinalistom również tego, żeby w tym ścisłym finale nie tylko znaleźli się, ale przede wszystkim, żeby zajęli tam jak najwyższe miejsca. Więc życząc smacznego, dziękuję za tak wspaniałą gościnę. Bardzo dziękujemy.
Drodzy Państwo, przechodzimy już do tego momentu, na który wszyscy czekaliśmy, a przede wszystkim nasi producenci. Więc rozpoczniemy od decyzji, a inaczej, rozpoczniemy od plebiscytu publiczności, czyli od tego, w jaki sposób głosowali mieszkańcy Wadowic, turyści, goście, w czterech kategoriach. Kto odczyta pierwszego laureata? Pan burmistrz. Panie burmistrzu, zapraszam tutaj do nas, do mikrofonu. Zdaje się, że to będzie ekologiczne przysmaki. Jest kategoria ekologiczne przysmaki i mam przyjemność ogłosić, że w tej kategorii za miód wielokwiatowy dyplom wędruje do pasieki Gucio Józefa Wendy. Gratulujemy. Gratulujemy serdecznie. I zapraszamy przedstawiciela tej firmy. I jest to laureat tej kategorii. Józef Wenda. Panie Józefie, zapraszamy tutaj do burmistrza. Proszę odebrać ten dyplom i jeszcze prezenty od Urzędu Marszałkowskiego. Proszę z nami zostać na scenie. Panie Ministrze, kolejna kategoria. Kategoria tradycyjne specjały i w tej kategorii pierwsze miejsce i najwyższe miejsce na podium. To jeszcze raz w takim razie. Kategoria tradycyjne specjały. Pierwsze miejsce i ta nagroda wędruje do produktu filety karpia w pomidorach. Gratuluję serdecznie i zapraszam przedstawiciela tej marki, przedstawiciela tego produktu. Jest to Spiżarnia Doliny Karpia. Gratuluję serdecznie, duże brawa i zapraszamy po odbiór dyplomu i nagrody. Pojawiają się brawa. Spiżarnia Doliny Karpia. Zatem wyjątkowy produkt, jakim były filety karpia w tej zalewie. Proszę odebrać te nagrody i dyplom. Gratulacje serdeczne. Panie pośle, zapraszamy. Kolejna kategoria. Bardzo blisko mikrofonu, prosimy. Kolejna kategoria to smakołyki z legendą i w tej kategorii wygrywa twaróg półtłusty z spółdzielni mleczarskiej w Wieprzu. Gratulacje serdeczne. Spółdzielnia mleczarska w Wieprzu. Twaróg półtłusty, doceniony, poprawdziwy. Gratulacje serdeczne. Mamy kolejnego laureata na scenie. Kategoria smakołyki z legendą. Proszę odebrać ten dyplom. Kategoria jak umamy. I tutaj wynik chyba nie mógł być inny, gdyż wygrywa stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni z Brzeźnicy. Zapraszamy za tort chlebowy. I to jest radość. A się panie chyba rzeczywiście nie spodziewały. Najlepszy produkt w kategorii jak umamy. Są już na scenie. Przyłączyłem się. Chciałem, że może jakieś buziaki będą, ale to na później sobie zostawimy. Kategoria jak umamy. Pięknie panie będą wyglądały w tych strojach na scenie. Nie odchodzić, nie odchodzić, zostać z nami. Proszę z nami zostać. Drodzy Państwo, mamy także jeszcze wyróżnienie dziennikarzy. Bardzo bym prosił przedstawiciela naszej komisji dziennikarskiej o odczytanie werdyktu. Czy mamy? Ja, mogę odczytać, z przyjemnością. Drodzy Państwo, on fajnie mikrofon, tego lepiej słychać. W takim razie w konkursie Małopolski Smak wyróżnienie Komisji Dziennikarskiej za najlepszy produkt otrzymuje Żylka Pieczona, Zakład Mięsny Adam Bąk z Wieprza. Żylka Pieczona, to właśnie ten produkt dziennikarze docenili najbardziej. Proszę przyjść i odebrać nasze wyjątkowe nagrody. Będę miał przyjemność chyba po raz pierwszy w życiu wręczyć nagrodę. Sprawi mi to ogromną przyjemność. Proszę przyjąć ode mnie dyplom. Od pana marszałka i od pana burmistrza i od panów posła i pana ministra także gratulacje. Wszyscy pani gratulują, więc może pani od wszystkich odebrać gratulacje. Na najlepsze flaki wadowickie, bo wszyscy wiemy, że oprócz tego produktu, jakim jest kremówka papieska, to Wadowice słyną także z cudownych flaków, które są niepowtarzalne i takie można zjeść tylko w Wadowicach. Ale która restauracja przygotowała w tym roku najlepsze, panie burmistrzu? Szanowni Państwo, podobno jesteśmy krainą
płynącą flakami. Nie wiem, jak to rozumieć. W każdym razie dużo producentów stara się, wypuścić tym najlepszym. W tym roku Wodowicka Chochla wędruje do restauracji Arkadia. Zapraszamy przedstawicieli na scenę. Restauracja Arkadia. Zapraszamy przedstawicieli. Reprezentanci restauracji Arkadia odbierają właśnie Wadowicką Chochlę 2015 w restauracji w honorowym miejscu. Proszę przyjąć te gratulacje. A przedstawicieli pozostałych restauracji zapraszamy tutaj do nas na scenę po odbiór pamiątkowych dyplomów gratulacyjnych notabene za udział w tym wyjątkowym konkursie. Restauracja Adria, restauracja Miodowa 8, restauracja Graniczna, restauracja Pap Tygrys i restauracja Champs. Zapraszamy tutaj do nas na scenę. Odbierzcie od nas te cudowne dyplomy w podziękowaniu za udział w konkursie na wadowickie flaki i niech te dyplomy zawisną także w honorowym miejscu waszej restauracji. Dziękujemy pięknie. No i liczymy na was w przyszłym roku, że także wystartujecie i że przygotujecie cudowne flaki. Koniecznie zostańcie z nami na scenie, nie odchodźcie zbyt daleko. Drodzy Państwo, myślę, że możemy przejść teraz do tego kluczowego momentu Małopolskiego Festiwalu Smaku, czyli poznamy decyzję naszej komisji konkursowej. Rozpoczniemy od odczytania trzeciego miejsca, panie pośle. Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Małopolski Smak zdobywa spółdzielnia mleczarska Wieprzów za produkt twaróg półtłustych. Gratulacje. Cudownie, że ma pan bardzo blisko, bo to już jest kolejna nagroda. I to jest, drodzy Państwo, potwierdzenie tego, że produkt jest absolutnie wyjątkowy, bo skoro został doceniony i przez mieszkańców Wadowic. Drugie miejsce, panie ministrze, prosimy. Drugie miejsce. W konkursie Małopolski Smak dla tłoczni Hocznia za produkt tłoczony sok niepasteryzowany o smaku jabłko rabarbar. Gratuluję serdecznie. Brawo, brawo, brawo. Słychać ewidentnie, że macie wielu fanów i radość tej budce numer 10 była niezwykła. Wygraliście, tak, drugie miejsce dla was. Chodźcie na scenę, tu są sobie. Niech żyje wolność! Niech żyją soki! I oto wielkie brawa, to jest miejsce drugie! Jeszcze proszę odebrać nagrody. Dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję. Drodzy Państwo, najważniejsza nagroda, panie marszałku, panu przypadnie ten zaszczyt. Szanowni Państwo, dyplom Grand Prix w konkursie Małopolski Smak za produkt miód wielokwiatowy leśny trafi do gospodarstwa pasiecznego Jodła. Jodła! Już do nas będzie przedstawicielka najlepszego produktu półfinału w Wadowicach. Przedsiębiorstwo pasieczne Jodła i ten ich wyjątkowy miód został doceniony przez naszą komisję konkursową. A co za tym idzie, uznany za najlepszy produkt w Wadowicach. A co za tym idzie dalej, to oni będą reprezentować swoim miodem Wadowice i okolice w trakcie tego wielkiego finału, który odbędzie się pod koniec sierpnia w Krakowie. Wielkie brawa! Najlepszy produkt Wadowica! Ja mogę tylko powtórzyć za panią, nie spodziewałam się. No, dobra pani, jak się robi takie miody, to trzeba podziękować sukom dzisiaj. To są laureaci 11. Małopolskiego Festiwalu Smaków półfinału w Wadowicach. Uśmiechnięci, radości, z najlepszymi produktami w Wadowicach.